Gdzie ty po tą piłkę polazłeś? Gdzie ona nam wpadła? Masz? Super. Dobry piesek. Dobry piesek. Przynieś. Dzień dobry, kochani, witam was z herbatką. Wyciągam sobie krzesło ogrodowe, a co? I usiadłam sobie przed domem, bo jest przepiękne słońce. Jest 10 stopni. Mam ze sobą zimową herbatkę z sokiem malinowym, z imbirem. No i jak można lepiej zacząć ten dzisiejszy dzień? Jak można lepiej? Myślę, że lepiej się nie da. Frania sobie gra oczywiście w piłkę. Już tu mnie maltretuje, żebym mu tą piłkę kopnęła. Ale z tym teraz będzie problem, będę musiał chwilkę poczekać. Więc kochani, ja piję herbatkę, jest godzina 11 i ja dzisiaj na totalnym luziku, bo został dosłownie niecały tydzień do świąt, a ja nie mam zamiaru na te święta, nie wiadomo jak się przygotowywać. To co najważniejsze już mam. No, jeszcze zostały jakieś takie drobne prezenty, ale myślę, że to załatwię do końca tygodnia. Też się z tym jakoś specjalnie nie śpieszę, dlatego że sklepy są do soboty spokojnie otwarte i nie ma co dawać sobie tutaj takiej wielkiej presji, że trzeba to zrobić już. Mimo tego, że ja do tej pory zawsze byłam osobą, która lubiła mieć bardzo dużo wcześniej różne rzeczy zrobione. Muszę popatrzeć, gdzie ten mój gałgan jest. A teraz... spokojnie, bo wiem, że zdążę. Czekajcie, kochani, muszę rzucić tą piłeczkę. O, ale nie za daleko, proszę. No i tak, ja dzisiaj muszę, kochani, zawieźć samochód do mechanika. Miałam iść na spacer, ale żeby na spacer pójść, to musiałabym podjechać, a trochę boję się tym samochodem. I tak modlę się, żeby dojechać do mechanika, więc będę czekać na telefon od Macieja, który powie mi, kiedy mam do tego mechanika zajechać, żeby mógł mnie odebrać i przywieźć do domu. No i w planie dzisiaj są pierniczki. Zobaczymy, co z tych planów wyjdzie, bo z moim mężem to jest nigdy nie wiadomo, a chciałabym zrobić to wspólnie z nim. I nie wiem, czy zdążymy je dzisiaj jeszcze ozdobić, czy w ogóle będziemy je jakoś ozdabiać, czy po prostu skupimy się na upieczeniu jak największej ilości. Muszę jeszcze znaleźć jakiś sprawdzony, fajny przepis, żeby one były takie mięciutkie, od razu do spożycia. Więc taki jest plan na dzisiejszy dzień, kochani. Aha, no i muszę dzisiaj wyprać piżamki świąteczne, żeby one wyschły, wyprasować, żeby były gotowe właśnie na wigilijny wieczór. Więc to jest takie dzisiaj najważniejsze zadanie tego dnia, a reszta zobaczymy. Na razie delektuję się po prostu tą chwilą. Ach, jak ja lubię być w tu i teraz, kochani. Bycie w tu i teraz jest cudowne. Kochani, mam dwie piżamy i obie niby są czerwone, ale nie wypiorę ich razem, dlatego że ta na bank farbuje, bo mój Maciej ostatnio chciał się podrapać po ścianie, po plecach i zaczął się ocierać o ścianę. Ja wiem, jak to brzmi, ale nie oceniajcie. I okazało się, że zostawił czerwoną farbę na białej ścianie. Na szczęście farba jest zmywana, więc daliśmy radę umyć, ale wrzucam ją osobno z moimi czerwonymi skarpetkami, bo też nie jestem pewna. I włączam je po prostu tak dosłownie na jakieś, kochani, 15 minut, żeby były czyściutkie i odświeżone. A do płukania dodam jeszcze te perfumy do prania. One są z Fabulosy i bardzo fajnie takim świeżym praniem pachną. I niedużo ich trzeba, żeby fajnie pachniało. Ja je dolewam zazwyczaj właśnie jeszcze do płynu do płukania.
Bardzo lubię tą opcję, słuchajcie, 15-minutówka. 15-minutówka i będzie piżamka jedna odświeżona, potem druga, a potem normalne pranie, także go! Czy jest godzina 12, ja mam dalej niepościelone łóżko? Zgadza się. Pora to zrobić. Franuś dostał od dziadka takiego roga po roże. Nie wiem, czy to jest z jakiegoś jelonka, czy z czegoś. Wiem, że to bardzo drogo można kupić w sklepach zoologicznych, a okazało się, że teściu ma i ten to po prostu gryza, ale wyrzucam go z tym na ziemię. Ej, kolego! Na ziemię z tym. Już. W tej chwili. Byłam ostatnio na zakupach i udało mi się dostać to ciasteczko. Nie zawsze są. Nie zawsze są te ciasteczka. One są chyba w jakichś dwóch smakach, ale mi ten bardzo spasował. I on jest o smaku imbir cynamon, bez dodatku cukru, Christmas cookie. I to jest takie ciastko z tych wersji keto. Ja Wam tutaj, czekajcie, pokażę skład. Ale muszę się do niego pierwsze dostać. Proszę bardzo, gdzie my tu ten skład mamy? Błonnik z korzenia cykorii, miazga kokosowa, miazga z orzeszków arachidowych, płatki owsiane bezglutenowe, mączka z orzeszków arachidowych, substancja słodząca maltitol, kakao, cynamon, imbir, sól himalajska, kardamon, goździki i aromat naturalny. Czyli taki bardziej keto, chociaż są tutaj płatki owsiane bezglutenowe. Ale co, 211 kalorii na porcję, czyli całe ciasteczko, więc całkiem nieźle, ja je Wam bardzo, bardzo polecam. Wiem, że jest jeszcze jakiś jeden smak, ale ja go nie znam, natomiast ten, jak Wam się uda gdzieś znaleźć, no to smacznego. Przyjechałam, żeby zostawić samochód u mechanika, ale Maciej zwerbował mnie jeszcze na myjkę, no bo stwierdził, że będzie wstyd zostawić taki samochód. No i sobie myję ten samochód. Ja sobie siedzę elegancko w środku, on sobie po prostu lata koło niego i go myję. No i jedziemy odwieźć samochód do mechanika. No i może jutro już będziemy mieć z powrotem samochód. Bardzo bym chciała, dlatego że no jeszcze jakieś ostatnie zakupy przedświąteczne, spożywcze na pewno będzie trzeba zrobić, więc samochód się na pewno przyda. Będzie tak, przeprowadzka z wiśniem, który? Spontanicznie wybraliśmy się, słuchajcie, na lody i pierwszy raz w życiu zamówiłam tutaj deser lodowy. Nigdy nie zamawiam deseru lodowego, zawsze same lody, a dzisiaj po prostu naszło mnie na ochotę na deser ze śmietaną i z truskawkami. I to było dosłownie, zjeżdżaliśmy z ulicy, ja mówię, koło tej cukierni i ja mówię, ale bym zjadła deser lodowy. I ktoś wyjechał z parkingu i Maciek mówi, mówisz i masz, i wjechał, i jesteśmy, i czekamy na lody. Smacznego. Dziękuję, nawzajem. Jemy i jedziemy na kawę. Twój ulubiony, co? Ulubiony twój? No, mój ulubiony, ale z nowymi lodami wziąłem. Te lody jogurtowe są przepyszne, które wybraliśmy. Ale czekolada z wiśnią do tego, no. Jakie piękne niebo. To jest drugi dzień pięknego nieba. Wczoraj było takie pomarańczowe, a dzisiaj jest takie fioletowo-różowe. I jak widzicie, mgła się trochę unosi tutaj nad jeziorem. No i to fioletowo-różowe niebo. Przepiękny widok. Mikserem będziemy to robić? Ale ty ostatnio wyrobiłeś rękami.
Rękami, nie? No, rękami. Zabieramy się za pierniczki. Mamy mąkę, jajka, stolnica jest przygotowana. Tutaj masełko się roztapia, będzie musiało chwilę ostygnąć. I co? Mamy sodę oczyszczoną, mamy też przyprawę do piernika, cukier, puder, to potem jest do ozdabiania. Jest też miód, tu jest jeszcze resztka mąki, którą chcę wykorzystać. No i foremki, które kupiłam. Jest też gwiazdeczka. Zaraz też przygotujemy blachę i papier do pieczenia. No i zabieramy się. Żeby nie było, że jesteśmy takimi profesjonalistami, to lecimy normalnie z przepisu. Tak, lecimy z przepisu. Nie z głowy. Ja ten przepis miałam od Alice the Vlog Channel. Ona podawała tam pod swoim vlogmasem link do tego przepisu. I pierwszy raz właśnie robię, bo nie mogłam nic znaleźć sensownego. A przypomniałam sobie, że ona robiła pierniki, więc wykorzystamy przepis, który ona również robiła. Więc zabieramy się do lepienia pierniczków. Jesteś zadowolony? Jestem gotowy. Jesteś zadowolony? Gotowy? Będę jak wróć. A wiesz, co jeszcze będzie trzeba znaleźć? Co? Będzie trzeba jeszcze znaleźć ten pojemnik taki szklany na, z reniferem z Pepku. Pamiętasz? Na, no, to, podobny, jak, wiem, podobny jak ma mama. To jest na górze. Tak, no. Tylko właśnie ten z reniferem. To na górze powinien być. Będzie trzeba to poszukać. Oj, czekaj, masło. No się nie zagotowało. A, jeszcze jest literka. Mam te foremki z KIK, te też, te właśnie stalowe są z KIKA, a te są z Pepco. No i niby, wiecie, jest niby gwiazdka, nie? Ale ma tyle tutaj zakrętasów, że nie wiem, jak to się będzie odbijało. No ale mam już w końcu tradycyjną gwiazdkę, więc pewnie gwiazdek będzie najwięcej. No to takie niby księżyc, niby nie. To w ogóle jest szalony wzór, moim zdaniem. No, ale fajnie, że jest choinka, prezencik, no i jest ciastek. Szkoda, że nie ma laseczki takiej cukrowej, ale jest ciastek całkiem ładny. Jest też rękawiczka, więc myślę, że z każdego zrobimy po kilka. Ja robię, robimy z Maćkiem podwójną porcję ciasta i powinno wyjść nam ponad 100 pierników. Gdzie łyżeczki soli? Po prostu? Po prostu, dwie po prostu. A czemu tu takie grudy są? Mama, chcesz? Pożywać ci. Cukier, puder. Masz nastrojone? Toż to mnie doszyli czas, żeby mąkę wciągać. Mąkę wciągają. Cukier, puder. Tak. Cukier, puder, po prostu. Doktor. No. I kakao. Okulary mi spadają, nie lubię tego, jak się mam rozgrzane. Te okulary są na tyle ciężkie, że zawsze, nie wiem, czy zauważyliście, ale poprawiam. Nie lubię tego. Kiedyś miałem takie sportowe, to mnie tak trzymało. Ale te okulary generalnie masz chyba najdłużej, ale bo pamiętam, że wcześniej... Ale spadają. Wiem, ale wcześniej chyba wymieniałeś je co 2 lata, a teraz masz długo te okulary. Nie, tak mi się coś miałem. Wydaje. Dłużej masz. Ty je w zarazie kupowałeś. Czy po zarazie? Chwilę. Nie chcę, używać dobra. Innych słów, bo wiesz. Dwie łyżki kakao, poproszę. Dwie łyżki raz. Łyżki. Przyprawa do piernika, ale myślę, że przyprawę do piernika możesz... Dwie, raz. Tak. Dwa. I przyprawę do piernika też syp jakieś takie dwie kopie. A w ogóle może tak, sypnij na bogato. Żeby nie, czuć pierniki, może lepiej proporcję taką zrobić, bo jednak później będziemy wiedzieć, ile... No ja bym tam sypała. A ile tam jest w przepisie? Że niby jedna łyżeczka na jedną porcję. Łyżeczka? Ciasta, łyżka. No to... No to damy trzy. Nie, dwie, przepraszam. Dwie na jedną? To cztery trzeba dać, no. Dawaj cztery. Raz. Nie, już to jest druga, to jest trzy. To
Teraz 3 no. I 4, no, mówię 4. Tu już nie ma. No, no to czyli wszystko. No, no to dalej. 4 jajka. Walimy na maks. 4 jajka, mężu. 4 jajeczka. Gdzie są jajka, są tu nieprzygotowane? To nie, tu są, bo one muszą być w temperaturze pokojowej, więc tutaj są świeżutkie. Czekają. Dobra. 4 jaja. Pierwsze tu. Bo już kiedyś miałem taki przypadek, że robiliśmy jajecznicę w Ligliano we Włoszech i wybiłem 8 jajek i 9 było zgnite. Pierwszy raz w życiu. To były nasze ostatnie jajka. To było ostatnie śniadanie, tak, przed wyjazdem do domu. I nikt wtedy nie zjadł. Nikt nie zjadł. I śmierdziało po prostu w całej chacie tym zgniłym ile jajem. 4? 4. Całe? Całe. Jeszcze 2. Ale wtedy jedliśmy jedną z lepszych pizzy na kawałki. Bo jedziemy sobie na drogę. No to prawda, to prawda. No ale to zdziwienie było niemałe. Czyli to było, to jajko było napisane, że gdzieś to pizza na drogę, to musieliśmy mieć zniszczoną jajecznicę. No tak. Dobra, jest 4 i co teraz? Miodziku, tam jest 250 gram w tym opakowaniu, a potrzebujemy 200 gram, więc tak może zostać, wiesz, na dnie. Aż tak tyle? No może zostać tyle. Ja wiem ile to jest, ale to aż tyle tam jest, czy no, tak, tak, tak. No lej, lej. No ja bym to... Myślisz, żeby nie było za słodkie? Ile tam się no, zostało? Nie, no w ogóle to będzie za słodkie. No to no, dobra, tyle. Zostaw. Będziemy... Na... No, nie wiem. O tak, tak, tyle, no bo tam zostało w sumie z 50 gram. No na oko. Dobrze ci poszło. No i czekamy, aż masełko, słuchaj, ostygnie troszeczkę. Na oko to wiecie co. Masełko i... trzeba. W szpitalu umarł. Co? Gdzie masz swojego roga jelenia? Gdzie jest róg? Co byś chciał? Gdzie masz swoją przekąskę? To nie jest przekąska, to jest zabawka. No tak, ale... Gdzie jest róg? To gryzie, jakby to była przekąska. To już można wlewać? No i znaleźliśmy. Jest ten pojemnik. Ja w ogóle go zapamiętałam, że on był dużo większy, ale mały też nie jest. Jest taki kwadratowy i na pewno w nim się zmieści bardzo dużo pierniczków, bo ja pamiętam, że kiedyś piekłam i bardzo dużo tutaj wyszło. On ma taką tutaj ozdobną właśnie choinkę, no i takie rogi, więc myślę, że jest uroczy. Nie widziałam ich w tym roku. W tym roku były inne. O, były na przykład takie z takim mikołajkiem i też bardzo ładne, bo mają to szkło takie karbowane. A to szkło jest gładkie, więc szkło jest i czekamy na masełko i zaczynamy robić.
ostatnia partia pierniczków jest w piekarniku. Kolejna tutaj już się studzi. No i cała partia jest właśnie tutaj. Tyle nam tego wyszło. Nie wiem, ile ich jest. Nie liczyłam, ale myślę, że będzie 110. Myślę, że więcej. Tak? I taka prawda, że ja wykorzystałam chyba tylko 6 albo 5 nawet tych foremek, bo cała reszta nie wychodziła ładnie. Mamy ciastki, mamy takie, no to nie jest gwiazdeczka, nie wiem co to jest w sumie, rękawiczka, no oczywiście gwiazdeczki, rękawiczki, tam są jeszcze serduszka, więc myślę, że jest wystarczająco, ale dekorować będę to wszystko jutro, także bierzemy się za sprzątanie. Ale super zabawa, co? Tak się pastwisz nad tą butelką. No witam Was kochani w kolejnym dniu. Ja jestem w kuchni, a to oznacza, że zaczynamy za chwilę ostawiać pierniczki. Kupiłam lukier różowy. Zastanawiam się, czy nie zrobić takiego zwykłego lukru z cukru pudru z sokiem cytrynowym. Mam też jakieś cukiereczki do posypania, mam też pisaki, więc pewnie coś stworzę. Nie wiem, czy będę ozdabiać wszystkie, ale niektóre może faktycznie gdzieś tam dotknę jakąś słodyczą, więc ja sobie jeszcze zrobię herbatę. I zaczynam działać. Jest dzisiaj przepiękna pogoda, jest 10 stopni, świeci słoneczko, jest bardzo przyjemnie. I ja wstałam dzisiaj, ogarnęłam się szybko i o 9 byłam gotowa, słuchajcie, więc to jest do mnie niepodobne, dlatego że ja zazwyczaj gotowa to jestem tak dopiero na 10. Ale dzisiaj jest teraz 10, a ja już od godzinki jestem ready to go. Dobra, roztapiam lukier. I zabieram się do dekorowania. To jest najprzyjemniejsza czynność w pierniczkach. Kupiłam te trzy pisaki w tych trzech kolorach, te XXL-ki. No i ten różowy, gotowy lukier. Ja nie wiem, czy on twardnieje, bo on jest cały czas taki miękki. Co tu jest napisane? No, skład jest jaki jest. To w ogóle się nie skupiajmy na tym. Aha, i to trzeba po prostu w ciepłej wodzie pomoczyć. No dobra, no to też trzeba w ciepłej wodzie. Więc ja gotuję wodę do garnka, wrzucam to, mam jeszcze taką posypkę. Będziemy dekorować.
nie wszystkie pierniczki ozdabiam. Zostało tutaj kilka takich nieozdobionych. Jak ktoś nie lubi lukru, to też dla niego będzie. No a tutaj rękawice, ciastki, serduszka. To nie wiem co, ale ten lukier nie chciał się tak fajnie nakładać, jak myślałam. Myślałam, że będzie bardziej wodnisty i tak, wiecie, będę zamaczać. I on tak będzie ładnie oblewał, no a wyszło co wyszło, ale jest przynajmniej smaczny. No i gwiazdeczki są. Wiecie, to nie jest idealny kunszt, bo to nie o to chodzi. Nie taki był mój zamysł w tym roku. I voilà! A mama Maćka przyniosła jeszcze takie fajne skrzyneczki, też po jakichś ciastkach. I fajnie zachować takie rzeczy, bo właśnie w czymś takim też fajnie przechowywać pierniczki. Wrzuciłam tu kilka pierniczków, zaraz to przykrywam. Spójrzcie, jak to super wygląda. Fajnie tak komuś wręczyć takie własnoręcznie robione pierniczki. W dodatku w takim fajnym pojemniku. Super pomysł na prezent taki nawet na ostatnią chwilę. Albo dołączyć do prezentu większego troszeczkę słodyczy. Misja pierniczki, kochani, jest zakończona. Ja przyniosłam swój na dół i muszę przetrzeć stolik, bo jest strasznie brudny, i znaleźć na niego tutaj miejsce, żeby tutaj ładnie udekorował stół. No i te pierniczki muszą chwilkę odstać, bo one są takie chrupkie. Ja bym chciała, żeby one nabrały, wiecie, tej takiej miękkości, więc one sobie tutaj będą do świąt. I plus jest taki, że mój mąż nie przepada bardzo mocno za pierniczkami, więc jest szansa, że do Wigilii się ostaną, a do Wigilii zostało 6 dni. No i chwilowo zdecydowałam się, że zabieram stąd ten pojemnik, w którym były cukierki, bo jest pusty, więc i chyba niech taki zostanie. Może lepiej, żeby został pusty. I właśnie tutaj dałam ten słój z pierniczkami. Zrobiłam sobie też herbatkę zimową z sokiem malinowo-imbirowym. Zjadłam mandarynkę i odpalam, słuchajcie, sobie zaraz komputer, jest 11:30 i odpalę sobie jakiś film. Bo kochani, czuję, że muszę po prostu chwilę poleżeć, dlatego że zaczyna boleć mnie głowa. Zaczyna boleć mnie głowa tutaj, w tym miejscu, i ja często mam takie napięciowe bóle głowy i one też się zdarzają w momencie, kiedy ja na przykład w nocy krzywo śpię czy coś, no i potem mam takie pół dnia, dzień z głowy, dopóki się nie położę i nie prześpię. Spać mi się na razie chwilowo nie chce, więc postaram się chwilkę odpocząć, ale to jest zawsze też taki moment, że ja nie dam rady patrzeć w telefon, więc na pewno nie będę nic robić, a miałam zamiar troszkę zmontować wczorajszy tego vlogmasa z wczoraj, żeby jeszcze dorzucić dzisiejszy materiał, ale najważniejsze jest moje samopoczucie, więc sobie to odpuszczam i chwilkę sobie
posiedzę, odpocznę, może włączę jakiś film, a może i nie, może posiedzę sobie po prostu w ciszy i zamknę oczy, żeby ten ból troszeczkę minął, wypiję sobie herbatę i wiecie co, ja się tak bardzo cieszę takimi małymi rzeczami, właśnie takimi jak dekoracja tych pierniczków, jak pieczenie tych pierniczków. Te takie małe rzeczy składają się na prawdziwe szczęście. I ja w takich momentach, w takich dniach czuję się bardzo szczęśliwa. Naprawdę. Więc jeżeli możecie zrobić coś dla siebie, nawet coś bardzo małego, to zróbcie to. Coś, co wam sprawia radość i co powoduje, że jesteście szczęśliwi, szczęśliwe. I może to jest jakaś rzecz z dzieciństwa w ogóle, z okresu świątecznego, którą fajnie wspominacie. Wiem, że dużo osób nie lubi tego czasu świąt z różnych względów, ale może czasem warto właśnie przypomnieć sobie jakieś takie miłe święta, bo może jakiś taki element gdzieś w przeszłości był, może warto sobie to przypomnieć i się na chwilę do siebie uśmiechnąć, więc kochani, cieszmy się z małych rzeczy.